Panie trenerze, jesteśmy na kilka dni przed piątą jubileuszową edycją turnieju imienia Mariana Wolczaka. Rozumiem, że prawie wszystko do piątej na ostatni dzień. Tak. Zgłoszonych jest około 60 osób, może być nawet więcej. Będą ekipy z trzech województw, licząc z naszych. Klubów będzie około 10, także będzie spora woda. Będzie czterech reprezentantów KKS-u: Adam Balski, Szymon Łukaszewski, Miłosz Michalak i Kamil Ozimek, którzy będą mieli oponentów z wyżej wymienionych tutaj klubów. Czyli tam z Poznania, z Łodzi, z Wałcza będzie jeszcze jeden klub i jeszcze raz z Poznania. I z Konina ma być jeszcze jeden przeciwnik, bo wzięliśmy tutaj do jednej wagi więcej przeciwników. Są dobrze przygotowani i ambitni. W sumie ilu zawodników startuje? Czterech skarży. No dziewczyny nie chciały pracować, które są, no naprawdę są dobre dziewczyny. Trzy dziewczyny mamy dobre, ale nie chcą przez swoją publiczność. Szymon Łukaszewski jest aktualnym wicemistrzem Polski, reprezentantem Polski, kadrowiczem. Także myślę, że tutaj dla niego przyjdzie sporo kibiców w Kalisku.